Organizatorom dziękuję za zaproszenie. My, aby uniknąć konfliktu interesów, to działamy w ten sposób, że na każde takie publiczne wystąpienie musimy mieć zgodę pana prezesa Kwiatkowskiego. I tutaj taką zgodę otrzymałem. Umówiłem się z panami organizatorami, że w tych 20 minutach ja państwu przedstawię, już nie bacząc na teorię, konkretne przykłady konfliktu interesów, które my stwierdziliśmy. Podzieliłem to na dwie grupy, na te, które dotyczą roku 2013. One są przedstawione w sprawozdaniu z działalności Izby za 2013 rok. Możecie wszystkie te materiały, o których będę mówił, państwo pozyskać z naszej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. A druga część to są kontrole, które były przeprowadzone w 2014 roku, 2014 roku i tu jeszcze ich nie ma w sprawozdaniu, ponieważ sprawozdanie jest w opracowaniu. My mamy obowiązek przedłożyć Sejmowi w sesji, do sesji letniej, to zwykle jest w ostatniej sesji sejmowej. Proszę państwa, jesteśmy audytorem, generalnie rzecz ujmując, parlamentu, audytorem Sejmu. Jesteśmy konstytucyjnym naczelnym organem kontroli państwowej. Podlegamy Sejmowi. Naszym zadaniem, naszym celem działalności jest poprawa funkcjonowania państwa. To jest naczelny cel działania Izby w kraju. Tu, żeby skrócić, króciutka analiza tej podległości, przedkładamy Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, informacje o wynikach kontroli, analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stosowania lub prawa lub jego stosowania prawa, poprawy, wprowadzania lub zmiany wniosków do lego ferenda, ale wniosków systemowych. Dla statystyki tylko państwu podam, że Izba przeprowadza około 150 kontroli planowych. To są kontrole, które są zatwierdzane przez Kolegium Izby, przedkładane Sejmowi, a oprócz tego wykonujemy drugie tyle kontroli doraźnych. W sumie przeprowadzamy kontroli w jednostkach, około 2,5 tysiąca kontroli w jednostkach rocznie. Kontrolujemy organy administracji rządowej, Narodowy Bank Polski, państwowe osoby prawne, tu w zakresie legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, organy samorządu terytorialnego. Poza celowością, ponieważ jest to ustrojowa zasada, iż celowości Izba nie bada w organach samorządowych, tak się przyjęło, iż gdybyśmy badali celowość, to by to niejako było w sprzeczności z ideą samorządności, która co do zasady jest suwerenna. Ale ma się to zmienić, bo jest tu pewien problem, jak badać gospodarność, nie badając celowości. I co ciekawe, możemy kontrolować również wszystkie inne właściwie podmioty, łącznie z osobami fizycznymi, jeżeli one tylko korzystają ze środków publicznych, albo też zobowiązane są do świadczeń na rzecz budżetów publicznych, czyli budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego. I teraz adrem, przedmiot spotkania, przedmiot konferencji, konflikt interesów. Jak rozumiem, państwo o definicji mówiliście, co stanowi konflikt interesów, natomiast wyniki naszych kontroli, naszych analiz pokazują, iż mamy do czynienia z czterema głównymi mechanizmami korupcjogennymi, które w czasoprzestrzeni występują i w kolejności jest to dowolność postępowania przy wydawaniu decyzji w ramach uznania administracyjnego. Bardzo, bardzo duży obszar korupcjogenny, dlatego że jak się to mówi, po uważaniu urzędnika można zdecydować tak albo tak, jeśli przepis prawa daje tą możliwość uznania administracyjnego. No i konflikt interesów to drugi mechanizm korupcjogenny, czyli sytuacja, w której dochodzi do kolizji między służbą publiczną danego urzędnika a jego prywatnymi interesami bądź sprawami, ale i na tym przykładzie, który tu już podam za chwilę państwu, ja dochodzę do przekonania, jak zresztą przygotowywałem ten krótki materiał, że może być też nieopisana sytuacja tu, że to nie musi być konflikt między służbą publiczną a własnymi interesami prywatnymi, rozumianymi jako własna prywatna działalność czy własne prywatne interesy finansowe takie de facto, ale może być też konflikt między służbą a służbą. Dlatego, że może być sytuacja taka, że ktoś jest na przykład wójtem i sprawuje funkcję wójta, natomiast jednocześnie zasiada, zasiada w jakichś radach
albo radach nadzorczych, albo innych strukturach, innych jednostek organizacyjnych, które na przykład podlegają gminie. I wówczas może dojść do takiej sytuacji. Tu będzie ciekawy przypadek z kontroli. Trzeci mechanizm korupcjogenny to brak wymaganej jawności postępowania, czyli ukrywanie przed opinią publiczną tego, co w świetle prawa powinno być dostępne. Jest takie słynne powiedzenie, że korupcja rodzi się w ciemności. I czwarty, brak lub słabość systemu kontroli zarządczej. Na temat tego, co to jest kontrola zarządcza, jak nieszczęśliwie ją przetłumaczono z angielskiego do polskiego stanu prawnego, to już wylano morze atramentu. Tu nie chodzi o całość mechanizmów zarządzania jednostką, bo de facto to jest kontrola zarządcza, ale chodzi o już mechanizmy kontrolne. Jeżeli jest brak wewnętrznych mechanizmów kontrolnych lub jest ich słabość, mam na uwadze kontrolę wewnętrzną lub audyt wewnętrzny, to wówczas również jest to potencjalny mechanizm korupcjogenny powodujący powstawanie mechanizmów korupcjogennych w podmiocie. I teraz przykłady z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Jak wspomniałem, podzieliłem na dwie części. W pierwszej sprawozdanie z działalności NIK za 2013 rok. Jakbyście Państwo sięgnęli do Biuletynu Informacji Publicznej, do sprawozdań z działalności NIK, tam właśnie nawet szukając, bobrując w internecie na zwykłej wyszukiwarce konflikt, to jest część sprawozdania, w której znajdują się opisy stwierdzonych kontroli, stwierdzonych konfliktów w przeprowadzonych kontrolach za rok objęty tym sprawozdaniem. I tak w 2013 roku znalazłem tu takie dwa ciekawe, właściwie dwa takie główne ustalenia. Po pierwsze, dotyczyło to kontroli realizacji zadań przez organy nadzoru budowlanego. Jest to informacja z kwietnia 2013 roku, gdzie stwierdziliśmy, iż inspektorzy nadzoru budowlanego są uzależnieni od samorządów, których inwestycje jednocześnie kontrolują. I tu jest właśnie ta sytuacja, o której powiedziałem, że nie musi konflikt interesów polegać na sprzeczności czy konflikcie służby z własną sytuacją prywatną absolutnie, bo tu mamy z tym do czynienia. Otóż staroście podlega nadzór budowlany, ale jednocześnie ten nadzór budowlany kontroluje inwestycje, budowy, budynki starosty. Czyli starosta sam przez ten mechanizm znajduje się w konflikcie. I nie jest to konflikt służba ad personam, tylko służba ad służba, tak de facto. Jaki był nasz postulat? Proponujemy, ponieważ efektem kontroli NIK-u są takie działania twarde, typu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub inne zawiadomienia o naruszeniu innych przepisów, które mają charakter sankcyjny, ale też naszym efektem jest szereg wniosków de lege ferenda i wniosków systemowych. Tu zaproponowaliśmy wnioski systemowe, aby wprowadzić zasadę w Polsce, iż nadzór budowlany nie byłby nikomu podległy, że byłby samodzielny, samoistny, oczywiście poza prawem, tak jak instytucje, które są powołane do kontroli przestrzegania prawa. No bo jeżeli jest taka sytuacja, że podlega starostom, no to jak on będzie kontrolował bezstronnie starostę? Druga sytuacja, bardzo ciekawa, którą stwierdziliśmy w 2013 roku, to ustalenia kontroli poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych, niezwykle ważny dla przyszłości kraju, ale i też drażliwy temat. Co tam stwierdziliśmy? Że w Ministerstwie Środowiska miało miejsce, można powiedzieć, akademickie przypadki konfliktu interesów, gdzie pracownicy prowadzący postępowania o udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego, bez wiedzy, co ważne, i zgody kierownictwa resortu, że bez zgody i wiedzy kierownictwa resortu, to tu mechanizmy kontroli zarządczej nie bardzo działają, odpłatnie na zlecenia odpłatne świadczyli usługi dla podmiotów lub osób związanych z tym procesem. No, to jawny konflikt interesów. Tu aż oczywiście rodzi się konieczność zbadania sprawy, ponieważ jak wiemy, konflikt interesu jest pewnym zjawiskiem potencjalnym, natomiast jeśli chodzi do materializacji tego ryzyka, i dochodzi materializacji polegającej na tym, że ktoś już osiągnie korzyści, no to wchodzimy w obszar przestępstw karnych. Przestępstw u funkcjonariuszy publicznych, którzy z racji zajmowanego stanowiska czerpią korzyści materialne. Tam jeszcze była zasada braku zasady, dwóch par oczu. Pracownicy i urzędnicy ministerstwa samodzielnie rozstrzygali wiele kwestii w tym mechanizmie, co już było w ogóle skandalem. Po naszej kontroli podjęto działania wewnętrzne
w zakresie kontroli zarządczej, wprowadzenia mechanizmów, które by eliminowały tego typu przypadki. I ustalenia z kontroli. To jest rok 2014. Jak będzie już opublikowane sprawozdanie z działalności Izby za ten rok, to na BIP-ie będziecie mogli Państwo też znaleźć stosowne zapisy. Ja zebrałem to przeszukując informacje z kontroli, które były przeprowadzane w 2014 roku. I pierwsza to ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem. Jest to informacja z lipca 2014 roku. Otóż badaliśmy tam zjawisko, które zapewne Państwo znacie, polegające na tym, że no jest pewna, można powiedzieć, pewne zdziczenie obyczajów albo wolna Amerykanka mająca taki oto obraz, że nocą zaorywane są grunty Skarbu Państwa i ktoś, kto to dokonuje, w ogóle nie baczy na wolę właściciela i później są składane wnioski. Proszę bardzo, ponieważ przepis tak, prawo tak stanowi, że nieważne jest prawidłowość korzystania z tego majątku, tylko kto zasiał zboże, to może korzystać z dopłat. No i tak to się dzieje. Robią to oczywiście rolnicy, pewno Państwo słyszeliście, dosyć nagminnie występuje to zjawisko na obszarach o małej gęstości zaludnienia, ale dużych obszarach rolnych, szczególnie województwo szczecińskie, zachodniopomorskie. Ale stwierdziliśmy rzecz szokującą. Otóż w grupie beneficjentów pobierających płatności do bezprawnie zajmowanych gruntów Skarbu Państwa byli pracownicy jednostek kontrolnych, czyli agencji Skarbu Państwa, podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie tym państwowym majątkiem. Sami mieli wiedzę o tych gruntach, więc organizowali, przepraszam za kolokwializm, ze szwagrem albo z kimś tam zaorywanie, bo mieli doskonałą wiedzę i potem wypełniali wnioski, czerpali korzyści. Skandaliczna sytuacja. Jak się to mówi w szanującym się państwie prawa, rzecz taka jest skandalem. Druga stwierdzona w trakcie naszej kontroli sytuacja konfliktu interesów to lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Była głośna sprawa, co z bardziej szokujących, ważniejszych dla kraju kontroli. Pan prezes Kwiatkowski sam organizuje wypowiedzi dla mediów, dla opinii publicznej. I tutaj miało to miejsce. Lokalizacja, budowa lądowych farm wiatrowych. Problem o tyle ważny, że obarczony, i to była jedna z przyczyn naszej kontroli, bardzo dużą ilością skarg od obywateli, ale i wniosków o kontrolę. Okazało się, że w około 30% gmin elektrownie wiatrowe lokalizowane były na gruntach należących do osób pełniących funkcje w organach gmin. 30%. To jest, proszę Państwa, skala, która jest, no, znów się posłużę tym określeniem, w cywilizowanych państwach prawa niedopuszczalna, w ogóle wręcz niemożliwa do osiągnięcia, w cudzysłowie. To dotyczyło pracowników gmin, pracowników władz gmin oraz radnych gmin. W gminnych jednostkach organizacyjnych, między innymi do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów, to już wspomniałem, które jednocześnie w imieniu gminy uczestniczyły w podejmowaniu bądź podejmowanych decyzjach co do miejsca inwestycji. Sami załatwiali w postępowaniu administracyjnym wnioski inwestorów o uruchomieniu inwestycji, lokalizacji, a później uruchomieniu inwestycji, czyli wybudowaniu wiatraków, elektrowni wiatrowych na polach, na gruntach stanowiących ich własność. To jest rażący przypadek. I ostatni, który znalazłem, dotyczący roku 2014, to programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze środków publicznych. Jest to informacja z grudnia 2014 roku. O czym rzecz polegała? Otóż Agencja Ochrony AOTM, to jest Agencja Ochrony Technologii Medycznych. Przeprowadziliśmy kontrolę polegającą na tym, iż badaliśmy, jak są realizowane programy terapeutyczne i tam stwierdziliśmy, iż w ramach programów terapeutycznych są określane grupy leków, które kierowane są do leczenia tych chorobowych jednostek. I funkcjonuje taki oto mechanizm, że korzystano w Agencji Ochrony Technologii Medycznych z opinii ekspertów zewnętrznych, bardzo znakomitych autorytetów najczęściej, profesorskich i nie tylko, którzy deklarowali konflikt interesów polegający na tym, iż składali deklarację, był taki obowiązek,
że oni są związani na przykład z taką firmą farmaceutyczną, albo z taką firmą farmaceutyczną, albo z taką jednostką naukowo-badawczą, albo z taką jednostką z niepublicznym ZOZ-em i składali takie deklaracje, ale mimo to Ministerstwo Zdrowia decydowało się na to, aby oni brali udział w opiniowaniu dopuszczalności pewnych grup leków do zastosowania w tych programach terapeutycznych. No, oczywisty, dosyć rażący konflikt interesów, bardziej, że ci eksperci medyczni, lekarze zacni, oni ukrywali, że są też związani z firmami farmaceutycznymi o zasięgu ogólnoświatowym. Nie jest to tylko praca w ZOZ-ach. I mimo tego deklarowania, kumulacja kompetencji niektórych pracowników Ministerstwa Zdrowia też następowała. Podejmowali decyzje o wszystkich etapach procesu refundacji leków. Począwszy od rozpatrywania wpływających wniosków do wydawania w imieniu ministra decyzji administracyjnych, i to w opinii Izby stanowić mogło zagrożenie dla przejrzystości i obiektywizmu podejmowanych decyzji. To, proszę Państwa, 5 takich konkretnych przykładów na dzisiejsze spotkanie chciałem Państwu przedstawić jako takie urozmaicenie rzeczywistości do tego, o czym Państwo już mówiliście i będziecie nadal mówić. Dziękuję bardzo.